Hej, witajcie w kuchni kwasiora. Jesień, jak widzicie, rozgościła się u mnie na dobre. Czas więc, jak co roku, przygotować tradycyjny, wspaniały kaszubski przysmak, jakim jest okrasa z gęsi, zwana też oboną. Przepis na nią występuje w dwóch wariantach. Pierwszy, do przechowywania długoterminowego, jak robiono to dawniej, okrasa przechowywana była aż do wiosny, koniecznie w glinianych naczyniach, w domowych spiżarniach czy przydomowych piwniczkach. Do zrobienia tego przepisu będę potrzebował tłustą, dorodną gąskę, sól, w moździerzu jest czarny pieprz oraz bukiet suszonych ziół. Jest też wersja obony do prędszego spożycia. Do miesiąca czasu może ona przebywać w ciemnym i chłodnym miejscu. Przepis bazowy wzbogacamy o takie cuda jak cebula świeża bądź smażona, por, czy jak w moim przypadku jest to świeży czosnek. Zaczynamy od oprawienia ptaka, oddzielając mięso ładne, nadmiar skóry oraz tłuszcz. I gotowe. Jak widzicie, z pietyzmem oddzieliłem mięso od kości. Pracując nożem, pamiętajcie, aby zawsze wykonywać cięcia od siebie. Korpus, skrzydła oraz inne pozostałości. Nie wyrzucajcie tego, broń Boże, ponieważ wspaniale gotuje się na tym wszelkiego rodzaju jesienne czy zimowe zupy, jak na przykład zupa z brukwi, kartoflanka czy zupa grzybowa, co też ja idę uczynić. Wywar na zupę wstawiony. Czas teraz pokroić tłuszcz oraz część, tą najtłustszą skóry, w drobną kostkę, aby móc wytopić z tego smalec. Resztę mięsiwa siekam teraz w kostkę wielkości mniej więcej orzecha laskowego. Oddzielałem skórę od mięsa ładnego, ponieważ skóra kroi się innym sposobem, a nie zili mięso. Całość, jak widzicie, jest już pokrojona. Stosunek tłustego do chudego jest mniej więcej forty-forty. Czas więc teraz, przy pomocy maszynki do mielenia mięsa lub takiej tradycyjnej metody, jak robiono to dawniej, zamienić to całe mięsiwo w jednolitą masę. Elegancko! Mięso jest już przesiekane, zamieniło się w jedną doskonałą, jednolitą masę. I powiem po prawdzie, po co chodzić na siłownię? Bierzcie dwa tasaki, róbcie obonę. Czas teraz na sól, czarny pieprz oraz majeranek. Gęsina, świeżo utarty czarny pieprz i majeranek to wspaniałe połączenie. Do pełni szczęścia brakuje mi już tylko świeżego czosnku. Wyciskam go tutaj przez praskę. Mieszam to teraz z grubsza, po czym przekładam do dzieży i wyrabiam bądź masuję 10-15 minut. Warto jest teraz skosztować odrobinę okrasy i ewentualnie doprawić na smak. Moja jest idealna, dlatego też upycham ją ciasno do glinianego garnca.
elegancko, czas teraz na ostatni element tej magicznej układanki. Idę wytopić skwarki. Cóż za wspaniały zapach, gdybym mógł robić perfumy, pachniałyby one właśnie tak. Polewam teraz całość tym roztopionym gęsim tłuszczem. I tym sposobem okrasa z gęsi jest już gotowa. Polecam, zróbcie jak ja, kupcie gęś. Może to być gęś mrożona, ponieważ mrożenie, poprawnie przeprowadzone, jest naturalnym i stosowanym od wieków procesem utrwalania i konserwowania żywności. A więc co? Róbcie sobie tą wspaniałość w domowych zaciszach, kosztujcie, jaka jest pyszna. Zastosowań ma tyle, że mógłbym w zasadzie o tym otworzyć osobny kanał. Świetnie nadaje się do smażenia. Posmarujcie chlebek lub gorącą grzanką, bo pod wpływem temperatury uwolni się cudowny aromat czosnku, majeranku i gęsiny. Jako okrasa wspaniale do pierogów, ziemniaków czy kaszy, a kaszubscy smakosze okraszają sobie taką gęsiną śledzia. Mi nie pozostaje już nic innego, jak pożegnać się z Wami, odstawić to w ciemne i chłodne miejsce, aby się scaliło i życzyć smacznego. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!